Od wczoraj zamieszkał z nami już tutaj oficjalnie defibrylator automatyczny AED, o który staraliśmy się od 3 miesiące. Natomiast koniec końców udało się pozyskać urządzenie bardzo wysokiej klasy, które jest kompatybilne również z tymi urządzeniami, które jeżdżą w 70% karetek w naszym kraju, w związku z czym w przypadku użycia nie potrzeba odklejać elektrod, tylko po prostu przekładamy kabelek do urządzenia, które znajduje się w karetce. Jest to urządzenie, którego idea polega na tym, żeby był do niego powszechny dostęp w jak największej ilości miejsc generalnie. Więc jest to urządzenie, którego wartość jest nie do przecenienia. No i stąd też nasz nacisk na to, żeby się pojawiło w Żeliszczewie, żeby każdy z mieszkańców mógł mieć do niego dostęp. W ramach tego, że to urządzenie się tutaj pojawiło, prowadziliśmy również serię szkoleń. Zostało przeszkolonych na dzień dzisiejszy 35 osób z mieszkańców Żeliszczewa, którzy się po prostu do nas zgłosili, którzy byli zainteresowani. W jakim miejscu stoi to urządzenie? Urządzenie pojawiło się przy domu parafialnym, na zewnętrznej ścianie domu parafialnego, przy ulicy Kasztanowej 2. Rozumiem, że wszyscy mieszkańcy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogą z tego skorzystać. No, jak widać na urządzeniu jest opcja zbij szybkę, żeby też ten dostęp nie był za łatwy, aczkolwiek był to dostęp dla każdego. W związku z czym, jeżeli zajdzie potrzeba, oczywiście wysyłamy kogoś w to miejsce, szukamy czegoś, czym moglibyśmy zbić szybkę. Myślę, że tutaj nie będzie problemu. Bierzemy urządzenie i to jak najszybciej do osoby, która jest nieprzytomna, która za chwilę przytomna. Urządzenie dodatkowo ma podstawową apteczkę pierwszej pomocy, w której znajdują się rękawiczki jednorazowe. W środku jest też maseczka do sztucznego oddychania. Natomiast tu jest urządzenie. Wezwij natychmiast pogotowie. I od tego momentu ono już zaczyna. Całe ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Marzy się nam wszystkim, żeby było więcej na terenie gminy Pusk takich urządzeń. Tak, my wstępnie złożyliśmy podobny projekt takiego powszechnego dostępu do defibrylatorów w starostwie powiatowym, żeby właśnie starać się sukcesywnie, bo oczywiście jednorazowo jest to duży wydatek, ale sukcesywnie wyposażać wszystkie wsie w takie urządzenia. No powinniśmy być przygotowani na to, żeby sami we własnym zakresie, przynajmniej na tym etapie początkowym tej pomocy udzielić. Jest również z nami człowiek, który na co dzień udziela na terenie powiatu puckiego pomocy, wieloletni ratownik medyczny i członek stowarzyszenia nasze Żeliszczewo. Proszę nam powiedzieć, czy takie urządzenia według pana powinny być? Witam państwa. Oczywiście urządzenie jak najbardziej jest bardzo potrzebne. Sam byłem świadkiem, jak to urządzenie zadziałało w miejscowości Leśniewo, gdzie osobiście z zespołem karetki specjalistycznej z Pucka podejmowaliśmy pacjenta, który się nagle zatrzymał. Urządzenie zostało użyte przez strażaków, przy pomocy pani doktor tam miejscowej. No, oczywiście urządzenie zadziałało prawidłowo, pacjent z tego co mi wiadomo do dnia dzisiejszego żyje, także ja uważam osobiście, że takich urządzeń w każdej wsi powinno być co najmniej jedno. Jest pan zadowolony, że w pana miejscowości akurat, bo jest pan też mieszkańcem Żeliszczewa, takie właśnie urządzenie się znalazło? Tak, oczywiście, to jest duma dla mnie jako mieszkańca, jako pracownika naszego puckiego pogotowia. Marzenie od wielu lat, prawda? To są elektrody, po prostu żeby uwolnić elektrody należy odciągnąć zawleczkę i wtedy elektrody są oznaczone kolorami, w którym miejscu je przyklejamy na ciele pacjenta. I to wszystko. I słuchamy urządzenia. Urządzenie po prostu będzie nam mówiło po kolei, co człowiek ma robić. Nie można zrobić nic złego. No ludzie się po prostu boją, z tego co nam wiadomo, ludzie się po prostu boją, tak? Urządzenie w tej chwili no, będzie nas kierowało cały czas pracą, którą mamy wykonać. I dopóki nie przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, dopóty trzeba jakby słuchać tego urządzenia i robić, co ono nam każe. Jeżeli będzie taka sytuacja, bo możemy się bać, prawda? Bo jednak no, to jest działanie impulsem elektrycznym na człowieka. Natomiast jeżeli będzie taka sytuacja, że impuls jest niezalecany, to urządzenie nie pozwoli go wykonać, ono go nie wykona. Jak gdyby to jest wszystko zautomatyzowane, ono jest w tym momencie, podejmuje decyzję, w związku z czym nie zrobimy krzywdy osobie poszkodowanej. Widzimy, że urządzenie jest w pomieszczeniu, w skrzyneczce, która jest chyba skrzyneczką ogrzewaną. Tak, z uwagi na to, że no mamy okres zimowy, jak również urządzenie pracuje na baterii,
może być przechowywany w warunkach minimalnych do 5 stopni. Znaczy może być poniżej 5 stopni, ale w krótkim okresie do tygodnia czasu. Nasi tutaj elektrycy przygotowali właśnie skrzynkę, która jest skrzynką izolowaną i również posiada recyklę. Mamy tu oczywiście nadzieję, że to urządzenie nigdy nie będzie musiało być użyte na terenie naszej wsi. Natomiast, jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże. W związku z czym niech ono sobie tutaj wisi, niech ono jest, niech każdy ma do niego dostęp. A jeżeli nastąpi taka konieczność, korzystajmy z niego. Wczoraj również zadano mi na profilu publicznym pytanie odnośnie działania tego urządzenia. Pokrótce wyjaśniłem. Widać, że mieszkańcy coraz bardziej się interesują naszą tutaj działalnością. Także chwała prezesowi, że chciał. Pełnymi siłami nam się udało i przeszkolić do pracy z tym urządzeniem, prawda?